godzina 6:01. Ja właśnie zjeżdżam windą. Lecę na dworzec. Chciałabym jeszcze kupić sobie szybko kawkę i lecimy na radio ranek. Jaram się na maksa. Moja stylówka dzisiaj mega prosta, ale mega ciepła, więc no. Let's go! Powiem wam, że jeszcze o takiej godzinie po Katowicach nie szłam. Jest mega pusto. Ja ogólnie staram się bardzo szybko iść, bo chciałabym jeszcze sobie kupić kawę. O czym powiedziałam w windzie w sumie. No i tak. Ogólnie to... Ja w teorii zaczęłam tego vloga wcześniej. W tym tygodniu. Natomiast nie wiem, czy w ogóle to, co wcześniej nagrałam, wrzucę. Nie wiem, po prostu. Powiem wam, że emocjonalnie jest trochę... O nie. Zaraz mi się o to musiałam zawiązać. I dalej biegnę. Cześć, z tej strony Ula Paździor. Witam was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie i przepraszam za jakiekolwiek pomyłki, które mogą się zdarzyć przy tym radioranku, bo jest to moja pierwsza ever audycja, ale mam nadzieję, że wszystkim się spodobam. Możesz pomachać, Ela. Możesz pomachać. Dobra, ja już jestem, słuchajcie, w Katowicach i się. Cały czas byłam w Katowicach, ale jestem w centrum. Poszłam sobie do Biedry, bo u mnie Biedronce, w sensie Biedronce obok Uniwersytetu Śląskiego jest mega, mega, mega dużo zawsze roślin. Sorry, poprawiam okulary. I narwałam taką, jest to kala, kwiatka latea. Bardzo ładnej w ogóle tej doniczce. Kosztowało mi dwie dyszki. Marzyła mi się jakaś roślina, która będzie miała różowe zielone liście. I zapytałam się, słuchajcie, Eli, z którą dzisiaj byłam na radioranku, której byłam gościem tak naprawdę, jak, czy warto. Ona mówi, jeżeli nie więcej niż trzy dyszki, bierę. Ja napisałam, że dwie dyszki, ona mówi, bier. No i wziąłam. Ogólnie to, choć Ela nigdzie tego w necie nie pokazuje jeszcze, ale mam nadzieję, że zacznie, to ona ma ogromną wiedzę co do roślin i dużo większą niż ja, więc tak, ja lecę na mieszkanie. Kupiłam sobie jeszcze takie fajne karteczki, pokażę wam na mieszkaniu, takie przylepne w tej garze, więc nice. I później ma wpaść do mnie Lena, więc podoba mi się ten fakt. Ogólnie to powiem wam, że na maksa podoba mi się radio ranek i w ogóle vibe samego radia, tego wszystkiego. Trochę byłam zestresowana, natomiast kurde, jestem gadułą i idzie mi to jakoś. Oczywiście jak będziemy do tego oceniała, więc jeżeli ktoś z was słuchał, to dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. A ja mówię, wracam ze zdobyczą. Cieszę się i ma nowego liścia, który jeszcze nie wyszedł. Słuchajcie tego, moja mama słuchała ogólnie radio ranka, w którym byłam dzisiaj gościem. I w pewnym momencie wspomniałyśmy tam o roślinach. No i moja mama się mnie zapytała, które to syngonium jest tym moim wymarzonym. No i ja jej powiedziałam i słuchajcie, ona znalazła, że w kwieciarni, która jest naprawdę niedaleko mnie, w sensie niedaleko rynku, jest to syngonium i właśnie po niej idę. Dwie nowe rośliny. Ogólnie to ja naprawdę lubię rośliny. Mam ich sporo. Mam jedno syngonium, które jest już takie naprawdę bardzo ładne. I to syngonium marzyło mi się od jakiegoś czasu, bo jest bardzo nietypowe. Ja nie lubię za bardzo tego, jak rośliny mają wariegacje, ale lubię, jak mają na przykład właśnie takie różowe liście, czy coś w tym stylu. No i dlatego też w ogóle wziąłam tą kalatę, ją kupiłam w Biedronce. A teraz idę po syngonium Neo Rubin
i ono jest zielono-różowe i to jest coś, co na maksa mi się podoba. Ja mam taką malutkę z malutką doniczką i jeszcze kupowałam ziemię, więc nice, yay! Dobra, słuchajcie, mam swoją roślinkę, jeszcze kupiłam sobie taką maluteńką osłonkę do niej, bo to jest bardzo mała roślina po prostu, a nie mam takiej osłonki, taką ozdobną, no i tak roślinka kosztowała 25 ziko, więc bardzo spoko cena. I osłonka też 25. Jeszcze osobno kupowałam ziemię, bo muszę, tak jak mówiłam wcześniej, niektórzy właśnie po prostu ją podnieść, bo mają za niski poziom. No i teraz idę do uczelni, pomimo tego, że dzisiaj nie mam żadnych zajęć, nic, ale idę do Leny, więc jej! No i słuchajcie, już dawno jestem na mieszkaniu, ale wpadła do mnie Lena. Pogadałyśmy trochę i w ogóle. Ja też poogarniałam sobie, słuchajcie, roślinki. No i tak, dzisiaj do kolekcji mojej roślinkowej doszły dwie. Ten piękny maluszek Babyk. Ja kupiłam tego maluszka w Lola Flora. Gdybym się pomyliła, to wam piszę tutaj. I tak samo też kupiłam taką piękną ceramiczną osłonkę. No i słuchajcie, mamy już nie takiego babyka. Czekajcie, bo boję się to chwycić, tak? Czekaj, myślałam, że coś źle zrobiłam. Czekajcie. No i mamy, słuchajcie, tą kalateę. Sprawdziłam, jest to kalatea Dati. Napiszę też wam tutaj nazwę na ekranie. Wiecie, żebyście wiedzieli, co to jest. No i tak. Ja sobie też zjadłam, słuchajcie, obiad i tak naprawdę chilluję, dlatego że ja wstałam już o 4:45 dzisiaj. Jest 4:45, ale że po południu, czyli 16:00, więc tak naprawdę jedyne co będę dzisiaj robić jeszcze, to i spać, i spać, na pewno pójdę, ale jeszcze nie. Natomiast miałam powiedzieć, co jeszcze robiłam w tej gerze. Bo zapomniałam wcześniej, jak wiecie, ja mam ten mój planer i ja kupiłam sobie takie karteczki, one były za dychę. Ja musiałam sprawdzić tutaj dorobić dziurki, ale to nie jest jakiś such a big deal for me. Bo ja często potrzebuję coś zapisać szybko na karteczce, coś zaznaczyć i tak dalej, i tak dalej. Plus dla wszystkich osób, które mają problemy z suchymi ustami, ale naprawdę takie problemy, że na przykład Blistex albo Carmex wam nie pomaga, to polecam wam się przejść do Ziai albo do Hebe, bo w Hebe on też jest, i kupić sobie lanolinę kosmetyczną. To jest to samo co lanomaść, tylko w takim, ma taki fajny, wiecie, aplikatorek do ust i dla mnie jest po prostu przesuper. Ja ją uwielbiam i to jest coś, co ratuje mi na maksa moje usta. No i tak, tak jak wam powiedziałam rano, idąc na autobus. Ja tego vloga wcześniej zaczynałam i nagrałam kilka rzeczy w tym tygodniu, ale doszłam do wniosku, że tak naprawdę ten vlog będzie taki z jednego dnia, bo po prostu tak. I mam wielką nadzieję, że wy wszyscy czujecie się dobrze, że ta cała sytuacja jakoś bardzo mocno wam nie siadła na psychice, bo jest to bardzo trudny czas, że ten vlog był takim trochę odciągnięciem. Natomiast jeżeli ktoś ma problem obecnie z przebodźcowaniem, to bardzo serdecznie polecam wam zajrzeć do mnie na Instagrama, bo stworzyłam o tym post, to po pierwsze, a po drugie bardzo polecam wam odcinek podcastu chociażby pod tytułem Przebodźcowanie. On tam ma troszkę dłuższy tytuł, ale to jest bodajże 43 numer, jeden z ostatnich w każdym bądź razie. I bardzo polecam, jeżeli ktoś ma problem z przebodźcowaniem w ogóle, bo jest to problem bardzo powszechny, bym powiedziała, w obecnych czasach i warto nad tym troszeczkę usiąść, zastanowić się i tak dalej. Ja teraz tak naprawdę właśnie muszę wypełnić codziennik, bo nie zrobiłam tego rano. Pójdę też sobie zmyć makijaż. I muszę wam powiedzieć o czymś. Wczoraj sobie zrobiłam takie delikatne spa i użyłam sobie między innymi tych
płatków pod oczy. One są z Isany, to są Hydrogel Augen Pads. Mega fajne, bardzo fajnie nawilżające, więc mogę serdecznie polecić. No i tak, jeżeli chodzi o plan na dzisiaj, to myślę, że jeden co to jeszcze pooglądam sobie YouTube'a, albo może znajdę coś na Netflixie, nie wiem. Plan na weekend jest taki, że muszę porobić kilka rzeczy na studia, zmontować tego vloga, no i w sumie to tyle. No i tak. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Ja mogę Wam powiedzieć, że mi się podobało to ten dzisiejszy radioranek. Dla mnie to coś nowego, bardzo nowego, ale coś, co naprawdę jest bardzo ciekawe i jakby to zaproszenie, które dostałam od Eli, ta możliwość naprawdę uświadomiła mi, że chyba na pewno chcę pójść na rekrutację do radia. Super sprawa, super możliwość, więc tak, cieszę się, super było i tak, cieszę się, że też wleciały dwie nowe roślinki, miała wlecieć tylko jedna, natomiast no teraz przez to, że wleciały dwie, no to więc znowu będę miała jakiś pewnie czas bez kupowania roślin. No i tak. No i tyle. Tak jak mówiłam, mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Taki daily vlog, taki trochę bardzo pomieszany, taki trochę inny, ale wydaje mi się, że mam nadzieję, że był ciekawy. I dla wszystkich osób, które były na radioranku, które pisały na czacie. Bardzo Wam za to dziękuję, bo było to bardzo, bardzo miłe i naprawdę jesteście przekochani. No i życzę Wam, słuchajcie, pięknego tygodnia. Dużo, dużo, dużo spokoju i dużo, dużo zdrowia. Do usłyszenia. Buziaki. Bye!